Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, ja potrzebuję kupić jedną rzecz, ale widzę, że Niki tutaj chyba nie sprzedaje niestety. Mianowicie przydałaby mi się... Kurde, czy ja mogę wyjść z tego dialogu, czy nie mogę? Dziękuję. Przydałaby nam się gęsina, bo jest takie małe zadanko i fajnie byłoby je zrobić. Z Marandem musimy porozmawiać na temat naszego trofeum. Możemy go też wynająć za pieniądze, żeby nam towarzyszył, ale nie będzie nam to raczej potrzebne. Hej bohaterze, Karl jest bardzo zadowolony z naszej pracy, odebrałem już swoją część. Swoją powinieneś wkrótce otrzymać. Świetnie się spisaliśmy, wspaniałe uczucie. Tak samo myślę, zdradź mi proszę, co mogę począć z tym trofeum. Dobra, słuchaj, zwykłą skórę możesz sprzedać u jakiegoś myśliwego, ale tak specjalną... była bardziej pożądana kiedyś, ponieważ można z niej sporządzić specjalny pas, który zyskiwał magiczne właściwości po przeprowadzeniu nieznanego mi rytuału. Myśliwy dostałby pas zwiększający jego umiejętności łowieckie, a wojownik byłby silniejszy w zwarciu. Nadmiar tego istniał pas zwiększający twoją ochronę. Brzmi nieźle, byłem świadomy istnienia takich pasów, jednak nie miałem pojęcia, jak je wytworzyć. Masz rację, wiedzą o tym tylko nieliczni. Jako podpowiedź mogę powiedzieć, że wiedza na ten temat rytuału była zarezerwowana wyłącznie dla kapłanów Adanosa. Dzięki za poradę. Super, no to w takim razie musimy się udać do klasztorku. Nie jestem pewna, czy w klasztorze przypadkiem nie było możliwości kupienia gęsiny, więc sprawdzimy. Jeżeli nie, to niestety będziemy musieli utuć gąskę. Bardzo szkoda, ale zadanko to zadanko. Moi drodzy, no chciałabym się wybrać na farmę Orina, ale wydaje mi się, że może być z tym krucho, może być z tym po prostu różnie. Nie wiem, czy nam się to uda, czy nam się to nie uda. Także po prostu zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. Tu widzę, że jest sporo potworków. Gdzie ja wchodzę w ogóle? O proszę, to jest droga przy klasztorze. A ja od razu na początek się w całą watachę wilków wpierniczyłam. Ale wiecie, ekspić trzeba, skóry trzeba zdobywać. Więc zajmijmy się tym od razu. Powiem wam, że tak, nie ukrywam, że nagrywam ten odcinek drugi raz już. Tym razem nic się nie wywaliło w czasie nagrywania. Ale ja personalnie, no nie podobał mi się film, który nagrałam, więc zaczęłam dla was nagrywać kolejny raz po prostu. I takim oto sposobem właśnie dlatego teraz się widzimy. Tam jest topielec, to może go nie będę zaczepiać za bardzo, bo nie chcę się z nim po prostu bić. Od razu będzie nam potrzebna skała krystaliczna, ponieważ takowej nie mam, no a się przyda. Myślę, że możemy też tu się przespacerować, w ten las. Myślę, że nikomu to nie zaszkodzi, a wręcz może nam to pomóc, bo wiadomo, że fajnie by było levelować dalej. Co my tam mamy w lesie? To są topielce, dużo topielców. Z topielcami tak nie za bardzo chciałabym się bujać jeszcze, no bo one dosyć duży problem sprawiają, tak szczerze mówiąc. Więc może takie, nie wiem, ścierwojadki, czy inne nieboraczki. Wiecie, no to tak jak z cieniostworem. O Boże, cała... To się to skończy. Lepiej takie ścierwojady sobie zabrać do zabawy. A jak już bym się miała rzucać na dziki, to może za chwilę. Bo dziki też atakują w grupie, a tam są aż trzy. I niestety, ale boję się, że mnie zmiotą z planszy. Tu była w sumie jaskinka i tam na dole słychać jakieś gobliny. Więc być może nawet uda nam się tam dzisiaj zejść, zobaczymy. Te dziki fajnie by było klepnąć, no ale trochę się cykam, bo są aż trzy. Ale one mogą pilnować czegoś fajnego. Także jak już przy okazji chodzimy w okolicach klasztoru, to może byśmy
Oni zahaczyli. No niestety właśnie są aż trzy i to będzie problem, bo one się wszystkie na mnie rzucą. Wszystkie. Jak na ładne kryty nie wejdą, to nic nie będzie z tego polowania na dziki. Ja mam nadzieję, że zrobiłam zapis i nie jestem niepomyślna w tym wypadku. Zobaczcie, jak one we mnie wjeżdżają. To jest po prostu dramat. Już mi zeżarły 100 HP. Jezu, jak się tak będę o własne nogi potykać i kurna, ja pierdzielę. O Jezu. Dobra. Na szczęście nie robię tego samego kolejny odcinek z rzędu. Ale mimo wszystko, kurde, no... Dziki są dzikami, no. Musimy się podleczyć trochę, bo bez tego będzie naprawdę... Żal.pl będzie. Więc ruszamy może. Okej, mamy już fulla. Na full HP myślę, że jestem w stanie to zrobić. Bo jednak wtedy mamy dużą, wiecie... Co tam się dzieje na górze? Tam są chyba ci bandyci, wiecie? Ale odpalone są te dziki w ogóle, co jest? Mogę kryta poprosić? Kryta chcę, błagam. Może je zbagujemy na jakimś drzewie. Nie ma opcji, żeby je zbagować. Gdyby się trzeba było cofać non-stop. Gorzej tam chyba są też topielce z tyłu. Jednego dzika wywaliłam w powietrze. No, błagam, jednego byśmy już mogli... ciapnąć. Uff. Dobra, udało się. O matko. Nie wiem, no wypijmy chociaż z dwie takie mikstury, bo będzie naprawdę dramat. Robimy sejwika i idziemy zobaczyć, czego one pilnowały. A tam na górze ewidentnie są chyba bandyci. Bo mamy to zlecenie na tego klawa i z tego co wiem, tych bandytów jest naprawdę bardzo ciężko namierzyć, ale ilość wrogów, którzy są na górze, sugerują mi, że to chyba tam. A tutaj nie było kompletnie nic. Czuję się zawiedziona bardzo. Okej, tutaj nie jest ta jaskinia. O Boże, naprawdę, dobra. Tu jest tak dużo tego wszystkiego, shitu, dziadostwa, że naprawdę... No nie wierzę, jeszcze szkielet goblin. Ja na szczęście sobie z tymi skurczybykami umiem radzić, bo to działa jak zwykły... ten, no... 40 mi zarąbał taki szkielet. 150 jest za jednego. Także uważam, że to jest akurat bardzo warte tego wszystkiego. Ten pierścień bym bardzo chciała zdobyć. Dalej mi nikt nie napisał, jak nauczyć się akrobatyki. Kto tego uczy, czy jest jakiś na przykład pierścień, który daje akrobatykę. Nie ukrywam, że coś takiego by się na pewno przydało. Jak mi wejdzie kryt, to wchodzi 7. Dymedżu, z tego co widziałam. Chyba, że to było moje. Nie, moje ucieka po drugiej stronie. Ty odpaleńcu! Ej, no kurde! Co jest dzisiaj? Powiem wam, że ja nie wiem, czy ja jakoś źle siedzę, czy mam rękę tak dziwnie ustawioną. Dzisiaj mi się strasznie źle walczy. Nie mogę się doczekać nowej myszki. Mam nadzieję, że mi ktoś kupi na urodziny, naprawdę, bo... Z tego będzie krucho. Ty, tancerzu, chodź tu. Chodź tu. Bo ja nie chcę twojego kumpla wołać, a zaraz się tak to skończy. Ty, cholero pierdzielona z piekła. No jaki cham. Cham i prostak normalnie. Będzie tak skakał wokół mnie. Miał 1 HP.
Dobra, został tam tylko jeden. Mam nadzieję, że tam coś wartościowego będzie, bo jak nie, to marnujemy teraz sobie czas na odcinku. Nie no, uznajemy, że to po prostu jest czysty eksplor, nie? Na pewno coś tu jest, musi coś tu być. Może jakieś kosztowności. Kurde, ja nic nie widzę teraz. Aj. Boję się, że tu wejdę i być ich więcej. Raczej się to nie stanie, bo widzę, że to jest zamknięty obszar. Wy widzicie go, co on robi? A maszcie w głowę i tu jest jakaś broń. Są jakieś mikstury. Esencje dwielecznicze. Złoty pierścień. Co? Serio? Tu nic nie było w sumie. Takiego. Co by mi dało jakąś satysfakcję. Ciekawa jestem, czy ci bandyci faktycznie są właśnie tam na górze. Czy to jednak nie bandyci? Uf, tu są wilki. Tam jest dzik, także na dzika uważamy. Dobrze, że nie korelują ze sobą. Tak jak w Mrocznych Tajemnicach, że dziki się z wilkami rzucają. Bo naprawdę byśmy wtedy mieli przekichane. Czy tam są dziki? Tak, niestety tam są dziki. Jak ja mam się mierzyć z dzikiem, to ja sobie nawet już taką setę pierdzielnę. Zrobimy zapis. No, zadania zadaniami, moi drodzy, ale eksplor też jest bardzo. Czy tamten dzik też idzie w korelację z nimi? Nie. Na szczęście nie. Ale cofaj się! Hopie! Ten dzik to dlaczego on, przepraszam, on dostał chyba sam od siebie, bo chyba jeden drugiemu wpierdzielił się w tyłek, bo naprawdę to nielogiczne. Ale je porobiłam teraz. Nice. Czuję dumę normalnie, naprawdę. Ten jest na szczęście sam, także na luzie już. A zobaczcie, ile będziemy mieli z tego pieniędzy. Także to będzie naprawdę nice. Mam nadzieję, że nie włażę gdzieś na tereny z jakimś cieniostworem, bo mielibyśmy naprawdę kłopoty. O Boże, tu jest jakaś jaskinia. Nie wiem, czy ja chcę tam włazić. Po czym wchodzę, nie? Aha, lol, to jest ta. Dobra. Przecież ja tutaj już byłam. Nieważne, naprawdę nieważne. Tu gdzieś se chodził taki młody topielec. Gdzie on jest? Bym go jeszcze porobiła po drugiej stronie rzeki. Dobra, jakbyś mógł wyjść z tej wody. Albo w sumie nie musisz nawet wychodzić. To są te platyny z domieszką złota porozwalane. Nie wiem, po co mi to jest tak naprawdę potrzebne. No i właśnie, tu jest ten pierścień. Widzicie, że ja bym go mogła w sumie zebrać, jakbyśmy potrafili wyskoczyć do góry. Tak, miałam iść do klasztoru. Co ja robię? Wybijam sobie potworki. Krotoszczur mnie wywalił z butów. O nie, on nie jest sam. Coś tu chlupie, czy mi się. Tu jest coś dziwnego też w tym miejscu. Powiem wam tak, że dzisiaj się chyba skupimy na zrobieniu tego paska. Typowo. O ku... Nie. O nie. Tam była większość chyba. No jeden przybiegnie do mnie jak nic. Co on robi? Co? No, biegnie mi. Zapis zrobię, bo najwyżej uciekniemy.
bo to jest jakiś wojownik chyba, bo się zachowuje jak jakiś odpaleniec największy. To jest wojownik. To jest jeszcze gorsze od szkieleta goblina. Widzicie? Nie, no, on bije tak samo jak szkielet goblin w sumie. Ale dla mnie on jest jeszcze gorszy po tysiąc, po prostu krotność tego. Nic nie widziałam przez chwilę. Za niego też jest 150. No fajnie by było tu zrobić explore, ale boję się tu zrobić explore, bo... Ale dobra, zapisałam się, więc zobaczmy, jakie te gobliny w ogóle... Widzę jednego chyba takiego zwykłego. Jeden jest ciemny. Okej, z tobą nie ma problemu. Wiecie, być może tylko jeden był... No... A nie, no to na luzie. To tylko jeden był wojownik. Także, wiecie co, zostało nam 15 punktów doświadczenia, żeby zdobyć kolejny poziom. Tu był eliksir życia schowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Topielca mogłabym ubić, żeby dobyć expa, ale chyba podziękuję topielcem, bo nie ma po co chyba kusić se losu. Znaczy, zabiłabym topielca, przecież już to robiliśmy, ale po prostu wiecie, z nimi jest trochę trudniej, bo one są dosyć odpalone. Ja nie lubię się bić z topielcami, bo ja mam nawyk z nimi, że je zawsze trzeba wyciągać pojedynczo. I w sumie. Wiecie co? Możemy dobić tego, bo jest jeden. Tam były trzy, także wolałabym tamtych nie dotykać. Ale tu jak jest jeden, to mogę go wziąć na bary. Widzicie, z nim się trzeba męczyć dosyć solidnie. No, ale chodź tu. Czasami jest ciężko wyczuć, kiedy on będzie atakował, wiecie? Dobra, ładnie. Kolejny poziom. Ja się muszę nauczyć skórowania gadów, bo coś czuję, że marnujemy pieniądze. Czyli się i tak Garrot od nas nie chce, a tam jest chyba w ogóle obóz myśliwych. Nie, co tam jest? Kamieniołom? Tak, kamieniołom, dobra. Nie wiem, po co ja tu przelazłam. Teraz będę musiała się trochę pomęczyć, żeby wejść do tego, do klasztoru. A, tu jest wędka, lol. Okej. Okay. Tu jest roślinka ukryta, podejrzewam, że jakaś fajniejsza. Nie. To był zwykły skam. Tam mamy drogę do klasztoru w sumie. To spróbujemy sobie przejść od strony wody. Nie chodziło mi o to, żeby wyciągnąć broń, ale dobra. To był czysty przypadek. Okej, okay, no to idziemy. W ogóle Emanuel, ja nie wiem, dlaczego on chodzi sobie gdzieś nagle. Przecież był czas, że siedział tak grzecznie w obozie. Nie. Sprawdziłam, nie miał miotmy. Miotły, Boże. Miotły nie miał. W sensie, jak ten nowicjuszek chciał od nas. Ten sprzątający. O Boże. Nie! O Boże święty, dobra. Where am I? Tu jestem. O Boże, to było durne. Pójdę tu w Kimę w klasztorze. Idziemy sobie porozmawiać z Alastorem na temat tego paska. Hej, ty. Masz wiedzę na temat starych rytuałów przyzwania? Co masz na myśli? Podobno istnieje pewien rytuał, który potrafi wykorzystać potencjał specjalnych trofeów. Mam przy sobie futro nocnego łowcy i chciałbym z niego stworzyć magiczny pas. O ile mi wiadomo, to właśnie kapłan Adanosa jest w stanie przeprowadzić tego typu rytuał. Pokaż je.
Ciekawe, wyczuwam z tego futra specjalną aurę. Weź je z powrotem. Masz rację. Tylko my, kapłani Adonosa, jesteśmy w stanie poświęcić artefakt z tej skóry. Dawno tego jednak nie robiłem. Pogadaj z bratem Sakerdosem w mieście. Nie nosi już co prawda szaty maga wody, jednak zna się na tego typu rytuałach jak nikt inny. Dzięki ci, żegnaj czcigodny mistrzu. Oczywiście do klasztoru nie dołączamy. Teraz właśnie trzeba wrócić się do miasta. Tylko jak ja już tu jestem, to bym sobie kupiła gdzieś u kogoś, tylko nie wiem u kogo za bardzo. Na pewno nie u Rudolfa. Kupiłabym sobie... też nie. Gdzie jest ten gościu? W sumie ty handlujesz? Nie, ty uczysz tego. Parachor, ty handlujesz. Masz skałę krystaliczną? Masz jedną. Bo ja nie mam, okazuje się, żadnej skały krystalicznej, a potrzebujemy aż dwóch. Bo siarkę mam. Hej, ty. O, w ogóle Fius sobie tutaj siedzi. Isorn. Gdzie jest ten typ, o który handlował? To było tutaj? Tak. Dzień dobry. Z tobą się nie handluje? To jestem chyba w pupci. Na bycie. Ej, no niedobrze, bo ja potrzebuję... Ty też nie handlujesz. O Jezu, czyli jednak musimy... Aj... No dobra. Musimy się zająć jedną sprawą, ale to nie zajmuje nam... Znaczy, to nie zmienia faktu, że musimy daleko teraz biec. W ogóle tak, punkty nauki. W co my przeznaczymy? Myślę, że w łuk damy 10 punktów. Tak, żeby powoli móc go nosić. Ewentualnie ta zręczność, ona tak trochę kuleje. A wiecie, co zrobimy? Chyba najlepiej by było. Chociaż ja zręczności tak na razie nie potrzebuję. A fajnie by było zacząć powoli sobie strzelać łuku. Ajajaj, no nie wiem teraz. A Castor nie handlujesz? Może? Nie. Szkoda, że nie handluje, bo by mi się teraz bardzo przydał. Niedobrze. Nie wiem, czy nie mieli w mieście gęsiego mięsa. Znaczy w mieście. Właśnie w klasztorze. Albo w porcie. Nie pamiętam, bo rzuciło mi się, że u kogoś się dało kupić mięcho z gęsi. W sumie możemy zahaczyć o Karla i tam mu zarąbać gąskę. A te w mieście zostawić w spokoju. Tam jest ten cieniostwór, którego zostawiliśmy. O Boże Święty, nie wyrobiłam na zakręcie. To są myśliwi. Dobra, wiecie co, zaryzykuję przejście się do wolnego obozu po handlarzach, bo potrzebujemy drugiej skały krystalicznej. A Ardam, że tak powiem, jest niedysponowany. I niekoniecznie chce mi się go... ratować z opresji w tym momencie. Bo zapowiada się, że nie pójdziemy i tak... do tego. Do Orina dzisiaj. Nie masz. Coś ty. No po cholerę miałbyś to mieć. Masz pierścień zręczności. Masz wytrychy, ale ja potrzebuję też pieniędzy. Czy tu ktoś jeszcze... A ty teraz... No ty nie handlujesz w ogóle. Masz mnie gdzieś. Ktoś tu jeszcze handlował. Dzień dobry, witam. Ty nie handlowałeś niestety. Ty handlujesz, ale skąd, po co miałbyś mieć skałę krystaliczną?
A no tak, że Hannesa tutaj zaprowadziłam. Kto to jest? Luka. No tak, przecież Luka też tu przyprowadziłam. A Kord? Ty i tak nie chcesz ze mną handlować, nie. Stasz? Ty coś możesz? Nie. No to dupa. Bo w mieście też nie kupimy skały krystalicznej. Nie spotkałam handlarza, który by to sprzedawał. Czyli niestety po Ardama musimy iść. A już wam mówię, o co chodzi. Okazuje się, że Ardam się wywalił między drogą, między miastem a farmą Orina. Miał wypadek, wywalił się i tyle po nim. W sensie, no, leży tam i trzeba go po prostu uratować, dać mu miksturkę. Także niestety, ale musimy do niego iść. Najpierw jeszcze tylko zahaczymy tutaj o jakąś gąskę. Której by się tu pozbyć? Której mi najmniej żal? Każdej mi żal. No ale którejś muszę się pozbyć. Kryta wbiłam gęsi, czajcie to? Karl się nie sapie, że ci zabiłam gęś? Nie. Dobra, to git. No Norbert raczej nie będzie miał skały krystalicznej, bo to by było dziwne trochę. Możemy zerknąć, bo to jest handlarz, który jest po drodze. Więc spróbujmy zobaczyć. Pokaż towary. No nie masz, to po cholery miałbyś to mieć. Po co komuś takiemu skała krystaliczna? Ja też nie wiem. Więc on jej po prostu nie ma. Okej. W ogóle te lasy tu są czyste? My tu byliśmy? Po tej stronie mnie nie było, ale tam jest dzik. Dajcie spokój. Mam 60 punktów życia, może odpuszczę sobie, nie? No tu jest gdzie chodzić. No tu są wszędzie dziki. No, ale my idziemy po Ardama i dzisiaj ogarniemy sobie właśnie ten pasek. Tu trzeba się dobrze rozejrzeć, bo właśnie tu leży sobie Ardam. Tak po prostu. Wszystko w porządku? Co się stało? Kim jestem? Gdzie jestem? Czy to pytanie filozoficzne? Proszę, daj mi miksturę, mój łeb. Masz miksturę. Jak przyjemnie, dzięki. Co się stało? Szedłem ścieżką i przypadkiem spotkałem Farina, handlarza rudą z wolnego obozu. Rozmawialiśmy, gdy nagle z zarośli wyłoniły się dwie złowrogie postacie i rzuciły się na nas. Zebrali Farina i zostawili mnie tu. Gdybyś tu nie przyszedł, prawdopodobnie bym tu umarł. Czy wysłałem mnie na poszukiwania Farina? Czy wiesz, gdzie poszli ci tchórze? Nie mogę powiedzieć dokładnie. Pamiętam tylko, że zniknęli w krzakach, a potem pobiegli po zboczu w prawo. Wtedy wszystko zrobiło się czarne i straciłem przytomność. Chcesz znaleźć tych drani? Powodzenia. W moim obecnym stanie na pewno ci nie pomogę. No, on mnie teraz nie zabierze nigdzie, wiadomo. Ale on ma skałę. Proszę mi to oddać. Skórzany pasek. Buje? Ja mam skórzany pasek, sobie go kupiłam wreszcie? Tak, no korzystasz z niego. Hello. Dobra. No to w takim razie idziemy ładnie zająć się sprawą teraz naszego paska. Zrobimy jeszcze najpierw może to zadanie z tą degustacją. Dosłownie zadanie się nazywa degustacja, więc możemy iść to ogarnąć. Wiecie co? Najpierw zagadam sobie do tego. Dzień dobry.
Witam cię, magu. Rozmawiałem z Alastorem, który następnie skierował mnie do ciebie. Chodzi o specjalny rytuał przelania mocy ze zwierzęcego trofeum. Byłbyś w stanie mi w tym pomóc? Minęło wiele czasu, odkąd ostatnio usłyszałem taką prośbę. Mogę ci w tej sprawie pomóc, jednak zanim zacznę rytuał, trzeba przygotować kilka rzeczy. Wpierw należy futro porządnie wygarbować i uformować na kształt pasa. Tylko prawdziwy mistrz tej sztuki podoła temu zadaniu. W mieście spróbowałbym szczęścia u Garota. Dodatkowo niezbędnym składnikiem do przeprowadzenia są dwie sztuki skały krystalicznej w celu przelania energii. Dodatkowo jeden kawałek siarki, by przegnać złe moce podczas odprawiania rytuału. No i ofiara, by nie zaszkodziła. Skromne 500 roperi. Powinno wystarczyć. 500 roperi. No. Widzicie, jaka sknera pieprzona. Z masakra po prostu. Dobra. Lecimy najpierw ogarnąć tego małego, krótkiego kłeścika. Tutaj jest łaźnia oczywiście, o której zapomniałam. Myśmy tam chyba nawet nie byli. Także nawet wam ją pokażę. Ona jest tutaj. Kim jesteś? Jestem Mehandro, zarządzam łaźnią w mieście. Tak jest, tu jest łaźnia. Tu się można kąpać. Nicolin, ona nie chce nic od nas, więc my też od niej nic nie będziemy chcieć. No i tutaj jest w sumie sauna. Tu nikt istotny nie siedzi, oprócz niej, ale ona i tak nie jest istotna. A tutaj jest nasz ziomeczek, który ma zadanko, malutkie, prościutkie. Roberto. Hej, Włóczęgo, kim jesteś? Włóczęgo, to ja chyba powinienem cię tak nazwać. Jestem Roberto. Co tu robisz? Też pytanie, korzystam z życia. Nie musisz pracować? Nie, pieniądze nie są moim zmartwieniem. Każdego dnia mogę robić, co mi się żywnie podoba. Mogę pomóc ci w czymś? Właściwie to jestem szczęśliwy i spełniony. Czyli nie ma już na tym świecie nic, co chciałbyś mieć albo zrobić? Pewnie, że jest, ale to nie do końca legalne. Wal, nikomu nie powiem. Widzisz, siedząc tu czy gdziekolwiek indziej, czasami widuję brodzące gęsi. Śnika mi cieknie na ich widok. Masz pojęcie, jak ich smakuje gęsina? Ale zboczyłem z tematu. Przynieś mi do spróbowania udko z gęsi, a chojnie ci za to wynagrodzę. Niestety kupcy nie mają takich rzeczy w swoim asortymencie. Proszę bardzo, kawałek gęsiny. Świetnie, daj mi ją. Ile ją usmażyć? Oto skromny datek ode mnie. Dziękuję. Najbardziej skromny to był exp w tym wypadku. Dobra, a my skorzystamy teraz z okazji i pędzimy prosto do Garota. Ja oświecę wam pochodnie, bo przez ten deszcz jest trochę ciemno. Tak. Lecimy do Garota. Zapytać, czy nam uformuje ten pasek. Miejmy nadzieję, że tak. Nieszczęśliku, chodź tu do mnie. Jesteś blady. Dał mi mleko. Okej, mało mnie to interesuje. Witam serdecznie. Tak a propos, to mam nowe skóry. Skóra dzika 105 roperi, skóra wilka 320 roperi, nice. Witaj, Garot. Chciałbym przerobić to futro na pas. Za ile roperi byłbyś w stanie to dla mnie zrobić? W celu wyceny muszę futro najpierw zobaczyć. Pokaż je. To futro z pewnością nie należało do zwykłego cieniostwora. Jest warte niezłą fortunę. Masz rację, z ojcem Sakerdosem chcemy przeprowadzić specjalny rytuał w celu przelania mocy na pas. Dam ci radę. Długo już poszukuję tego typu futra, ponieważ samemu chciałbym być w posiadaniu takiego paska. Całość powinna wystarczyć na dwa pasy. Zrobię dla ciebie pas za darmo, jednak resztę skóry zatrzymam u siebie. Nawet mam gotowe dwie klamry dla paska. Nie potrzebowałbyś tego nawet kupować. W porządku. Wspaniale, przyjdź do mnie jutro po pasek. Wiecie, no, mogłabym sobie tą skórę zostawić, ale po co? W sensie nam się przyda jeden pasek. Nie dwa. Bo jakbyśmy mieli róg, to byśmy wtedy mogli przerobić na miksturę do życia i mielibyśmy plus 20 u Vanadiuma, z czego za drugą musielibyśmy jeszcze zapłacić tysiaka. Więc to nie ma sensu. Czy pas już jest gotowy? Tak, udało się, weź go.
Superowo, dzięki. Hartus idzie tam, gdzie normalnie sobie żyje. Rekrut. A my lecimy do Sakerdosa i powinniśmy mieć już pasek. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Jego tu nawet jeszcze nie ma. To fajnie, naprawdę fajnie. Ludzie czekają, a jego nie ma. Sorry, że sobie tu wbijam, obywatelu, ale potrzebuję się kimnąć, bo nie ma mojego człowieka. Na bitte, geht doch. No wreszcie. Rozpocznijmy rytuał. Wspaniale, możemy go jednak rozpocząć dopiero po północy. Przyjdzie o północy. Chłopie, naprawdę po prostu... dramat. A do północy. Na bitte, geht doch. Siema. Możemy rozpocząć rytuał? Tak, wszystko jest przygotowane. Jakie właściwości ma posiadać pas? No i teraz bardzo dobre pytanie. Czy lecimy w zręczność, czy w ochronę? No kusi zręczność. Pasek pod zręczność. Niech będzie może zręczność. Zręczność. W porządku, przywołam i przeleję teraz moc samego Adanosa, także odsuń się i zaczekaj. Okej, ja nie wiem co ty... Okej, dobra, wiem już co robisz. Hej. Rytuał zakończył się powodzeniem. Oto twój pas. Możesz podziękować Adanosowi za jego łaskę. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Nie, nie zawiodłam się. Jest dycha do władania łukiem i dycha do zręczności. Także jak dla mnie, nice. Wiecie, co moglibyśmy zrobić? Teraz Hartus tutaj gra sobie i robi raban. Moglibyśmy spróbować zrobić zadanie Kasanowa. Nie wiem, czy nam się to uda, bo... jest to dosyć trudne, żeby pobić go bez świadków. Ale myślę, że możemy spróbować. No tutaj Rzempoli. Wiecie, co spróbujemy zrobić? Spróbujemy go wywabić na broń. Weg mit der Waffe. Hörst du schlecht? Ich sagte. Gorzej, że się Amadeus wkurzył na mnie, a nie Hartus. Weg mit der Waffe. Na bitte. Kurna, możesz stąd iść? Proszę cię, idź stąd. Możesz przestać grać? Nie, muszę zaimponować mojej ukochanej Lidii, inaczej nigdy nie zdobędę jej miłości. O matko. Za dużo tu mamy, wiecie, świadków aktualnie. Weg mit der Waffe. Na bitte, geht doch. Ajajaj, no myślałam, że to się może udać. O, teraz się uda, bo Amadeus sobie poszedł. Więc jest szansa, że się uda. Spróbujemy go sprowokować. Hörst du schlecht? Ich sagte weg mit der Waffe. Weg mit der Waffe. Du hast es so gewollt. Dobra, i teraz trzeba go wyprowadzić. Kurde, no musiał przywołać tego Dexa, nie?
Rebeksa nie pokonam. Ja pierdzielę. Ajajaj. To jest naprawdę trudne. Nie mamy za bardzo możliwości, wiecie, poczekać na przykład, nie wiem, do trzeciej. Weg mit der Waffe. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Weg mit der Waffe. Weg mit der Waffe. Hörst du schlecht? Ich sagte weg mit der Waffe. Hörst du schlecht? Ich sagte weg du mit der Waffe. Du hast es so gewollt. Dobra, spróbujmy tu. Okej, okay, bierzemy to wszystko i najlepiej rzucić od razu na niego niepamięć. 4. Zapiesz się o coś? Nie. No właśnie, tak myślałam. Kasanowa. Tak, do Joachima, wiem o tym. Już stąd wychodzę, spokojnie. Dobra, no i ładnie, idziemy w takim razie do Joachima. Super, udało się wreszcie tą Kasanowę ogarnąć, bo naprawdę. Wiecie, bo zanim byśmy mieli 80 zręczności, żeby mu tą lód nie wykraść, to naprawdę by się trzeba było nieźle postarać. Hej. Czy możesz przerobić te lutnie na drewno opałowe? Jasne, ale nie mogę ci wiele zapłacić za kawałek drewna. Nie ma problemu, po prostu ją zniszczy, będziemy kwita. Okej, okay, to możemy iść do Hartusa, czyli w sumie do tego samego miejsca, gdzie byliśmy. Bo tam powinien być właśnie Hartus. Okej, okay. Na szczęście ładnie poszło nam już z tym zadaniem. Bezproblemowo. Lutnia przeszła do historii. Bardzo dobrze, że nie mogę się doczekać spokojnej nocy. Oto kilka monet za twoje doskonałe usługi. Dziękuję bardzo. Dla mnie jest najlepsze, najważniejsze, że już tego zadania nie ma. Zrobiliśmy w sumie dzisiaj 3 zadania. I sobie odklikam te questy. I teraz mamy tak. Pustelnik to nam nie obchodzi nas. Okej, okay. To teraz dobre pytanie. Idziemy chyba dać... Ja mam teraz do zręczności trochę bonusik, nie? Dyszkę. Na razie tak lepszej broni nie założę w sumie. Na lepszego łuku też nie, bo go nie mam. Nie wiem, włócznictwo czy w zręczność. W sumie dałabym chyba 9 w zręczność. Bo trzeba się przygotować do przeskoczenia progu punktowego. 5 i mamy teraz 1, 2, 3 i 4. Tu hast schon. Czyli bez paska jesteśmy gotowi na próg punktowy. Tak jest. Ja dobrze mówię, przy 29 jest próg, nie? Chyba tak. Tak, na pewno. Czyli tu jesteśmy pod tym względem gotowi. I damy sobie w łuk ten jeden punkcik. Tylko, że łuku uczy nas tylko gościu w wolnym obozie. Moi drodzy, szykujemy się teraz, żeby ruszyć na farmę Orina.
Erfolg ist noch nicht absehbar. Tak naprawdę. Das ist doch nicht mehr. Tak ogólnie to nawet nie będziemy musieli iść do portu, żeby tą drogę wojownika zrobić, wychodzi na to, bo Ardam nam powiedział, gdzie ci ludzie w sumie zniknęli, nie? Więc mamy jakieś jakby pojęcie już na ten temat. Okej, no to te ostatnie 5 minutek pójdziemy sobie tutaj w exploring. Tu są dosłownie same młodziaszki jeszcze, więc nie ma o czym mówić kompletnie. Sobie głównie pozbieramy roślinki, pobijemy trochę mobów, takie tam, wiecie, sprawy. Aha, tu jest ten gościu, dobra, zapomniałam o nim sobie przez chwilę. No patrzcie, jaka przyjemna atmosferka, takie zwykłe ścierwojady, to jest sama przecież przyjemność. Szczególnie, jak jeden jest młodziutki, to już kompletnie. Co my tu mamy? Mezurka. Powiem wam, że nie wiem dlaczego, ale brakuje mi bicia szczurów. Dobra, wiecie co, skupimy się bardziej na tej stronie, gdzie się idzie na farmę Orina. Aktualnie. Więc się przespacerujemy chociażby tym bokiem. A może nawet znajdziemy tych bandytów? Czy coś? Sporo tutaj roślin. Mamy dzika. Trzy dziki. Nie widzę. Dobra, ładnie nam się udało zrobić, bo będziemy mieli już teraz tylko dwa na głowie. Ważne, żeby się nie dać, wiecie, otoczyć, bo będzie naprawdę wtedy problem. Ale na razie jest, widzę, całkiem naprawdę, naprawdę dobrze. No, a w kolejnym odcinku właśnie sobie porobimy zadanka na farmie Orina. Tak podejrzewam. Tu są jakieś itemsy. Zatrute strzały, ogniste. Nice. Superowo. Tam na górze jest cieniostwór, więc trzeba uważać. Na razie się tam pchać na pewno nie będę. Tu też nas jeszcze nie było, także możemy sobie też tutaj wybić wilczki. Zaklinować się na przykład. Też polecam serdecznie. O, siema. Wlazłam na wilka. I to jest taka bieda, no nie? Jak w takiego młodego wilka nie wejdzie kryt. To człowiek ma takie, Boże, ale jestem słaba, słaby, masakra. To jest w ogóle kiepski miecz, całkiem spoko, na począteczek gry. A, tu są jelonki. Trochę się wystraszyłam. Że to coś gorszego. Kompletnie niepotrzebnie. Widzicie, tutaj są same takie nieszkodliwe zwierzątka. Na aktualnym etapie już na pewno. Ale ładnie nam się dzięki temu wbija poziom i to jest najważniejsze. Fajnie też, że będziemy mogli właśnie kolejnymi zadankami na kolejnej farmie się zająć. Mam nadzieję, że będzie co tam robić. I że nie będą to questy bardzo też rozbudowane, tylko takie, właśnie wiecie, w sam raz, że będą takie pół na pół. W sensie ja lubię nawet te zadania takie przynieść, podaj, pozamiataj. Ale jak jest ich mało,
to wtedy je oczywiście lubię. Jak jest ich więcej, to już jest trochę gorzej z tym. Ale no. Tam na górkę moglibyśmy iść, ale myślę, że to innym razem. Bo tak jak wam już mówiłam, się kierujemy w stronę Orina głównie. Na tamte tereny na pewno też przyjdzie pora. My głównie się staramy w tego cieniostwora nie wleźć, on jest tam. Możemy sobie tak o tutaj trochę dziubnąć. Terenu. Powiem wam, że naprawdę fajnie, że dołączyliśmy do Garota, bo mamy z tego naprawdę niezłą, wiecie, kasę. Bo tamto już się nie pokuszę. Bo nie chciałabym, żeby ten cieniostwór tu przylazł i zrobił mi krzywdę. A mogłoby się tak właśnie o to zdarzyć. Tu są kolejne jakieś jelonki. Tu jakąś roślinkę ominęliśmy jedną z drugą. Tam jest jakieś zejście. Nie podoba mi się tylko ilość krwi, która tam jest, bo jest jej dosyć dużo. W sumie powiem wam szczerze, że nie znam tego przejścia. Nie szliśmy nigdy nim. Są plamy krwi, ale widzę głównie wilki. Więc... No kurde, ej. Mam nadzieję, że nic mnie tu nie zeżre. Tu się powiem tak, no nie zapowiada się, żeby... Tu bardzo coś niebezpiecznego miało żyć. Chyba, że jelonki są nagle bardziej mordercze niż wszyscy myślą. Idę w cieniostwora, nie? O kurde! Tu jest jakaś klatka. Tam coś... Nie, to jest borsuk normalnie. W sensie, to jest nic niebezpiecznego. No ale nie wiem, jak to otworzyć. Smoczy korzeń. Ale to jest mrocznie. Miałam kończyć odcinek, a kurde, wlazłam gdzieś w jakieś krzaki i oczywiście eksplor się odpalił. Ale z drugiej strony, czy to źle? Są tylko ścierwojady. Myślę, że spróbujemy jeszcze tutaj coś zrobić i będę kończyć odcinek. W końcu to są tylko ścierwojady. Nawet preriowego nie ma, więc nie ma się czym martwić. Co to był, kurde, za dźwięk taki dziwny, basowy? Słyszeliście to, czy mi się coś przesłyszało, czy co? Nie wiem, czy te plamy krwi nie prowadzą... Prowadzą dalej, prowadzą gdzie indziej.
niedobrze. Wiecie, to też może być questowo i to może być droga do mojego zioma. Po prostu ktoś mógł go dźgnąć, coś mu się po prostu stało, nie? No oczywiście. Bandyci są. Chyba każdy wie, że tam jest nasz ziomal, dlatego ja to na razie olewam. Na razie wracam do zbierania roślinek. Jak typowy szary Kowalski. Okej. Dobra, to dojdziemy do farmy na spokojnie i wtedy zakończę. Tam coś niebezpiecznego, wilk. To git. To się nie przejmuje. Powiem wam, że podoba mi się bardzo mapa tutaj w Legend of Asun. Uważam, że jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Jest dużo takich fajnych... Właściwie jest ta różnorodność pięter. W sensie chodzi mi o to, że no wiecie, tutaj jesteśmy teraz wyżej, byliśmy niżej, w sumie jakieś półki skalne. Dosyć dobra jest mechanika skakania, bo nasz bohater skacze dosyć wysoko, a ja sobie teraz skróciłam drogę. Nic mnie nie ominęło tu po drodze? Chyba nie. Okej. Tak też może być. To w sumie już jesteśmy na farmie. Krąż bym nie mógł zabrać z powrotem, nie? Tak. Dobra, no to jesteśmy na farmie. Tu jest Hamo i jest Tiff. Hej, ty! Kim jesteś? Jestem Tiff. Co tu robisz? Pracuję, nie widać. Długo pracujesz dla Orina? Nie, niezbyt długo. Jestem pracownikiem sezonowym. Sezonowym? Opowiedz o tym. Nie ma o tym wiele do opowiadania. Chodzę tam, gdzie jest robota. Latem nigdy nie ma problemu, tylko zimą zwykle brakuje mi gotówki. Cieszę się więc, że zawsze razem z Hamo coś oszczędzimy, żeby pieniądze tak szybko się nie skończyły. Mówisz o tym gościu trzymającym się matczynej spódnicy? Ej, nie obrażaj mi tu Hamo. Widzisz, bym śmiał. Okej. Nie wniosła ta rozmowa nic do mojego życia. A Hamo? Hej. Hej, jesteś tu nowy? Tak, jestem. Kim jesteś? Hamo. I czym się tu zajmujesz? Pracuję w polu, to wyczerpujące. Przyszedłeś mi pomóc? Nie, znam się na pracy w polu. Szkoda, ale to nie jest trudna robota, tylko męcząca. Choć pokażę ci, Tiff też się ucieszy. Wolałbym... nie. Tiff to twój kuzyn, prawda? Tak. Tiff, jaki on jest? Lubi mnie, opiekuje się mną, jest bardzo miły. On się temu opiekuje? Niby czemu? Mówił, żebym nic nie robił. Co takiego zrobiłeś, że inni muszą się temu opiekować? Nie wiem, tego mi nie powiedział. Facet ma chyba nie po kolei w głowie. Okej. W sumie jesteśmy już na farmie. Ktoś mnie bije za rzepę? Mam nadzieję, że nie. Chyba nie. Tak zamilkli, jak sobie tą rzepę wzięłam, że kurde, przestraszyłam się. W sumie. No i tu już mamy w sumie znaną ekipkę. W sumie jest Sergiej. Masz coś dla mnie do zrobienia? Nie, przychodzi mi nic do głowy. No dobra, fajnie. Emily? Kim jesteś? Jestem Emily, wnuczka Oswalda. Być może już go poznałeś. Na czym polega twoja praca na farmie? Głównie zajmuję się dziadkiem i jego domem. Jest o wiele za stary, by móc normalnie pracować. Nie ma pojęcia o gospodarstwie domowym. A gdzie reszta twojej rodziny? Oswald jest moim jedynym żyjącym krewnym. Co się stało? Moi rodzice zginęli w morskiej katastrofie. Jak do tego doszło? To dość śmiałe z twojej strony oczekiwać, że powiem ci tyle o sobie. Ależ nie, moje dziecko, za koło mnie masz. Dobrze, już dobrze, powiem ci.
Więc kiedy mój ojciec dorósł, ożenił się z moją mamą, mieszkali w mieście aż do moich narodzin. Mój ojciec nie był zbyt zadowolony ze swojej pracy jako rzemieślnik na Asun i dlatego chciał udać się na kontynent. Liczył tam na większy dobrobyt. Na Asun sytuacja jest znacznie lepsza, Asun przyciąga ludzi chcących rozpocząć nowe życie. Jakiś znajomy zachwycał się przepychem miasteczek Lalwani, w porównaniu z którymi Asun ma być śmietnikiem. Najwyraźniej nie mogło to tu... nie mogło go tu zatrzymać. Dlatego sprzedał wszystko, co posiadał. W tym czasie ruch morski był znacznie większy, więc znalezienie przewodnika na przeprawę nie było trudne. Miałam wtedy zaledwie 3 lata. Pewnego dnia wypłynęliśmy statkiem zaraz po wschodzie słońca. Było bardzo mgliście, a kapitan chyba nie był zbyt doświadczony, bo wkrótce miał problemy ze skałami w cieśninie graniczącej z Asun. Kapitan stracił kontrolę nad statkiem i skierował nas prosto na skałę. Statek rozbił się o twardą ścianę skalną i wszyscy oprócz mnie utonęli. Miałam szczęście, że natrafiałam na pływającą deskę, która mogła mnie unieść. Pomóc ci może w czymś? Oczywiście, mogłyśmy pomóc w gotowaniu, nie sądzisz? Co jest na tej farmie? Właściwie wszystko, czego można oczekiwać od farmy. Pola za polami. Oprócz pól mamy również winnicę, której właścicielem jest Weinard. Stąd dość dobrze widać winorośla. Merlot sprzedaje wino, znajdziesz go przechodząc przez most, a następnie idąc w prawo. W pierwszej kolejności znajdziesz rzeźnię. Aby dostać się do winiarni, wystarczy zejść pod kamiennym łukiem obok Gerwulfa. Kim jest Gerwulf? A, to rzemieślnik, rzeźnik, zajmuje się głównie hodowlą i ubojem owiec. Ale on i tak nic nie sprzedaje. Jak potrzebujesz kowala, to idź do Olafa. Gdzie znajdę Olafa? W kuźni. Na pewno trafisz. Mamy też piekarza, Borela. Aby go znaleźć, wystarczy podążać ścieżką do Gerwulfa. Potem dochodzisz do stawu. I na lewo od niego jest piekarnia. Kto tu rządzi? Orin jest właścicielem farmy. Znajdziesz go, jak pójdziesz tą ścieżką, a potem przez most. Zazwyczaj stoi przed stodołą i pilnuje, żeby nikt nie wszedł do środka. Jakby kogokolwiek interesowały stare, zardzewiałe narzędzia. Spiżarnia byłaby właściwie lepszym miejscem do zwiedzania. Spiżarnia, powiadasz? Gdzie jest? Wolałabym ci tego nie mówić, inaczej zrobisz coś głupiego. Czy mogę coś do jedzenia dostać? Możesz zapomnieć, gotuję tylko dla Oswalda i nie zawracam sobie głowy robotnikami. Jeśli chcesz coś zjeść, możesz poprosić Selmę, ona gotuje dla wszystkich. Ale nie myśl, że możesz tu dostać coś za darmo. Dobra, moi drodzy, bo jeszcze chciałam właśnie tutaj pogadać z ludźmi, którzy są przed tym drugim przejściem. Czyli w sumie tutaj, no bo tu się tak naprawdę zaczyna wejście dopiero na farmę Orina. Tu jest w sumie ten drugi most, w sumie tu są pola, także myślę, że zakończymy sobie, moi drodzy, przy tym drogowskazie. Ja Wam już dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. W kolejnym odcinku zajmiemy się zadaniami na farmie Orina, mamy nasz piękny pas. Zrobiliśmy dzisiaj degustację gęsi, a tutaj się nam zapowiada naprawdę fajne miejsce. Dosyć spory obszar, widać, że jest zamknięty z tego, co widać po mapie, ale zobaczymy, jak to tak naprawdę tutaj będzie. Dzięki Wam jeszcze raz i do kolejnych filmów. Cześć!